Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj kolejne szybkie ciasto. Niesamowicie smaczna szarlotka z jogurtową pianką. Do przygotowania tego pysznego ciasta potrzebne będą jabłka, jajka, mąka, cukier, cukier puder, proszek do pieczenia, kwaśna śmietana, jogurt grecki, budyń, olej, sok z cytryny, wanilia, wiórki kokosowe i sól. Zaczynamy od przygotowania jabłek. Potrzebne będzie około 1,5 kg jabłek. Jabłka obieramy ze skórki. Następnie kroimy na małe kawałki, najlepiej w drobną kostkę. Pokrojone jabłka nie powinny zawierać fragmentów gniazd nasiennych. Twarde części należy usunąć. I tak przygotowane jabłka od razu przekładamy na rozgrzaną patelnię. Do jabłek dodajemy 2 łyżki cukru. Wlewamy sok z połowy cytryny. Mieszamy i krótko podsmażamy, tak aby kształt jabłek pozostał widoczny. Jabłka nie powinny się rozpadać. Będą się jeszcze piekły w cieście. Soku z owoców nie odparowujemy, tylko dodajemy 2-3 łyżki budyniu waniliowego. Budyń można zastąpić mąką ziemniaczaną. Dokładnie mieszamy i jeszcze krótko podsmażamy. I jabłka zostawiamy do wystudzenia. Następnie przygotowujemy 3 duże jajka, oddzielamy żółtka od białek i przygotowujemy bardzo szybkie, półkruche ciasto. Do dużej miski przesiewamy 2,5 szklanki mąki pszennej, typ 405 lub 450. Wsypujemy pół szklanki cukru pudru, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, suche składniki razem mieszamy. Następnie do miski kładziemy 3 żółtka i dodajemy 0,5 łyżeczki esencji waniliowej, 3 łyżki gęstej śmietany, wlewamy 0,5 szklanki oleju i wszystkie składniki dokładnie mieszamy łyżką. Mieszamy do momentu, aż ciasto zrobi się bardzo gęste. Następnie ręką rozdrabniamy grudki ciasta, aby kruszonka była drobniejsza. Tak przygotowane ciasto przesypujemy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. I rozkładamy równomiernie po całej plaszce.
Następnie łyżką ugniatamy, aby ciasto już nie było sypkie. I odstawiamy. A teraz przygotowujemy bezę. Do misy miksera wlewamy 4 białka z dużych jajek, 3, które zostały z ciasta, plus jedno dodatkowe. Do białek wsypujemy szczyptę soli i białka ubijamy na sztywno. Jeśli białka są małe, najlepiej przygotować z 5 białek. Do ubitych białek wsypujemy 3/4 szklanki cukru pudru i białka miksujemy na wysokich obrotach jeszcze przez około 5 minut, aż masa będzie puszysta i gęsta. Do ubitej piany wsypujemy 1 budyń waniliowy i jeszcze chwilę miksujemy, ale już tylko do połączenia składników. Następnie w 2 partiach dodajemy gęsty jogurt grecki. Pianę mieszamy już tylko ręcznie. Krótko, ale dokładnie. Piekarnik nagrzewamy do 175 stopni. I tuż przed samym pieczeniem składamy szarlotkę. Na ciasto kładziemy warstwę podprażonych jabłek i równomiernie rozkładamy po całym cieście. Następnie na owoce wykładamy piankę jogurtową. Ciasto można również przygotować w mniejszej blaszce. Wówczas warstwy będą grubsze, ale należy nieco wydłużyć czas pieczenia. Wyrównujemy powierzchnię pianki i wierzch ciasta obficie posypujemy wiórkami kokosowymi. Szarlotkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 175 stopni. Pieczemy około 45-50 minut, grzanie góra-dół, druga półka od dołu. Jeśli ciasto zacznie się zbyt szybko rumienić, na 15 minut przed końcem pieczenia można wyłączyć grzanie górne lub zmniejszyć temperaturę pieczenia. Polecam, ciasto jest bardzo szybkie i niesamowicie smaczne. Moi goście byli zachwyceni. Znikło ekspresowo. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!